Na 7 zł po 7 latach mamy 400 zł w zysku a więc cześć, witajcie! Kolejny odcinek z cyklu Inwestycja w monety obiegowe państwa polskiego po denominacji mamy tutaj 7 zł 105 groszówek 5 zł i 102 groszówek 2 zł. 7 zł tyle to kosztowało w banku NBP w roku 2014 na Allegro niewiele więcej trzeba było zapłacić, żeby zdobyć saszetki. Nawet jakbyście zapłacili po 20 zł za saszetkę, to i tak byłoby to bardzo dobrze. Inwestycja w monety obiegowe, najrzadsze roczniki zawsze są najdroższe. One prawdopodobnie są najbardziej pochowane i odłożone, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś zauważył, teraz się cofnę do tych komentarzy wczorajszych. Tu mamy 20 milionów sztuk nakładu, 15 milionów sztuk nakładu. Długo, dużo, ale jak na monety takie drobne, to jest bardzo Mało. Jak wiecie, rocznik 93, najbardziej poszukiwany. Sami wiecie, że niektórzy szukają już dwa lata, jeszcze ani jednej nie znaleźli. Wracając do wczorajszych komentarzy, że jest dużo pochowanych. Jest dużo pochowanych, na pewno. A tutaj będzie jeszcze więcej, bo to inwestycje były małe. Ktoś mógł 500 zł wywalić i ma 10 takich, 100 takich woreczków w domu, 100 razy 100 monet, 10 tysięcy sztuk monet. Sami wiecie, nie ma tylu kolekcjonerów. Są teraz, jest teraz moda na numizmatykę znowu ale to spadnie. Zobaczycie ci co, się, ci co zostaną, ceny spadną, ale jak ktoś zauważył, że 5 groszy woreczek można już za 300 sprzedać, to już nie zejdzie niżej, chociażby nie wiem co się działo, chociażby miał całą skrzynkę, całą piwnicę zawaloną tych monet i dobrze przechowywane, bo to też jest ważne, co z tego, że ktoś ma woreczki, ja już nieraz widziałem jak ktoś przechowywał całe podzewiałe monety muszą się bać szczególnie ci ludzie którzy mieszkają w domach jednorodzinnych bo tam najczęściej trzyma się dużo wilgoci kto mieszka w bloku to wie że zawsze tu jest susza w bloku i nigdy nie było wilgoci przechowywać dobrze inwestować z głową czyli kupować tylko najrzadsze roczniki teraz raczej bym się bał polecać no bo na kup teraz sprawdziłem 282 zł chyba trzeba dać a dwugroszówka coś koło 100 tak, no to około na licytacjach poszło ponad 400, bo teraz wiecie, są wakacje, więc, tak jak powtarzam się, setny raz spadki cen są zawsze w wakacje. Kupicie najtaniej, mimo że na przykład monety są najdrożej w historii. Jeżeli zobaczycie takie aukcje na licytacji listopad, grudzień, to może się okazać, że ceny będą jeszcze wyższe. Ja już screeny tam wam pokazałem. Za ile to kosztowało, ile później było na licytacjach, a ile teraz? Powiem szczerze, dokopałem się, jeszcze były po 60 zł. Te woreczki, a te po, po 95 to było we wrześniu 2020, czyli niecałe 7 miesięcy temu. A cena wzrosła ponad 100% za woreczek 5 groszówki. No, ja wiem, że licytacja można kupić taniej, trafić taniej, i tutaj macie dowód na to. I teraz do osób, które są niezdecydowane. Wyłóżcie jakąś tam kwotę, kupcie sobie woreczki, przechowujcie je, nabierzcie doświadczenia, sprawdzajcie ceny, bo tak się inaczej nie nauczycie, jak na własnych. Jak się ktoś nie wywróci parę razy, to nie będzie wiedział. A ja też kiedyś kupowałem na przykład jakieś popularne roczniki i do dzisiaj z tego jest figa z makiem. Natomiast wiem, że jakbym to chciał W tym momencie to sprzedaję i jestem... Do przodu, jakieś 300 zł, mi się wydaje. Także to jest przykład kolejny. Inwestycja w monety obiegowe państwa polskiego. Na 7 zł jestem 300 zł, jakby do przodu w mojej sytuacji. Więc to jest czysty zysk i inwestycja, która się zwróciła. Więc w odpowiedzi, jak ktoś pisze komentarze, ktoś dalej idzie w zaparte, że to bez sensu jest. Ktoś, kto już zobaczył cenę, że to poszło za trzystówki, on już nie sprzeda to taniej nie wiem niż 250, chociażby nie wiem, co się działo, będzie to trzymał, kisił. Chyba, że będzie potrzebował nagle gotówki, no to wyprzeda się za, za bezcen na licytacji. Nieraz tak było, że nagle się pokazuje, że jeden użytkownik sprzedaje po 10 takich samych przedmiotów i ma 100 licytacji, to wiadomo, że nagle chce się pozbyć wszystkiego z jakichś powodów. Potrzebuje gotówki, postawił dom, kupił dom bądź potrzebuje, nie wiem, na jakąś odpukać operację czy coś. A tak to nikt tego taniej nie sprzeda, chociażby to musiał mógł. Chociaż by mu to miało zginić. W piwnicy, w jakiejś nie wiem beczce. Dobra, ja Wam dziękuję. Piszcie komentarze, nawet każda dyskusja jest potrzebna. Ja będę dyskutował z Wami, pisał oczywiście, jeżeli ktoś będzie pisał z sensem. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.